dzień dobry, witam się z wami serdecznie. W piątek, piątunio. Idę właśnie z dzieciakami, muszę iść do szkoły jednej i drugiej, także zaczynamy, słuchajcie, dzień od załatwiania spraw. Jak widzicie, do szkoły. Wyszłam właśnie teraz z mieszkania i jesteśmy już, że tak powiem, przed samą szkołą. Tu jest właśnie już szkoła. I idę rozmawiać w sprawie tutaj tej szkoły, czyli szkoły Gracjana. A z tej szkoły będziemy szli do szkoły Oliwii też rozmawiać. Jeśli chodzi o stylizację, to jest taka bardzo luźna, jest na sportowo, na dresowo i tyle. Jak coś będę wiedziała więcej, to oczywiście się do was odezwę. Już wam montuję, konwertuję kolejny filmik, a kolejny jest już na kanale, który prawdopodobnie udostępnię wam albo dzisiaj, albo jutro. Jeszcze nie wiem. Dobra, ja się zbliżam do szkoły. Tej tutaj. I to byłaby szkoła Gracjana. Zobaczymy. Patrzę. Twoja. To jest twoja tu. Gdzieś jest Oskar. Może nawet nie wiem, czy nie jest na podwórku. No, także wchodzimy. Tak się nazywa szkoła. Tak. Tak by się nazywała szkoła Gracjana. Oczywiście, jeżeli uda się wszystko załatwić. Także trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Ja wchodzę do środka i odzywam się do was niebawem. Miłego dzionka wam życzę. No i hejo, hejo, odzywam się do was ponownie. Byliśmy właśnie już w szkole u Gracjana, znaczy tak mówię już, wiecie, u Gracjana. A to chodzi o to, że byliśmy po prostu, no właśnie, u szkoły. Mhm. Polski język, trudna mowa. Byliśmy w szkole u Oskara, czyli tam, gdzie chciałabym, żeby Gracjan chodził. O, może tak. Wypisałam formę na miejscu, także fajnie, bo szybka sprawa, nic nie brałam do domu, nie przeciągałam w czasie. Wypełniłam formę na miejscu, no i co? Jedyne, co nam zostanie, no to po prostu przez wakacje czekać, czy we wrześniu uda się jakoś, no, wziąć ich do tej szkoły. Byłoby super. Także to tak. No i co? Nie ma nikogo w domu. I teraz idziemy do szkoły Klaudii. Idziemy do szkoły Klaudii. W ogóle, słuchajcie, tak zapamiętałam wczoraj, tylko Tomasz pokazał mi tak raz drogę. I to jeszcze wieczorem, i to jeszcze autem. Tak wiecie, jak to jest autem, a jak się idzie spacerkiem. Także prosta normalnie droga. Zapamiętałam wszystko normalnie. Jak, nie wiem co. Fajne domki. Moglibyśmy taki dostać. No, nie pogardziłabym. Nie obraziłabym się. Także idziemy już przed sobą, mam szkołę, potem idziemy do miasta, potem z miasta muszę tylko dokupić parę rzeczy i będę robić dzieciom obiad i będę czekać, aż wrócą dzieciaczki ze szkoły. No, dzieciaki moje stół rozrabiają jak zwykle. O, ta trzepie jakimś kijem po ścianie, a Gracjan oczywiście 4 km za nami. Standard. No i dobra, także ja się za chwilę z wami rozłączam, bo już dochodzę do szkoły. Zaraz wam pokażę nazwę szkoły. W razie czego? Tutaj już kojarzę. Zaraz tu będzie nazwa. Ja już zapomniałam nawet, jaka jest nazwa, powiem wam szczerze. Pogodę mamy super, bo jest naprawdę cieplutko, a szkoła nazywa się Prince Henry's. Tak się nazywa, zaraz wam pokażę się na tle tej szkoły. Też pewnie nie będą mieli miejsc, no ale wiecie jak to jest, zawsze tak jest. No trochę to tak, trochę taki nie w ten czas, że tak powiem, czas tych przenoszenia na dzieciaków, ale nie mam innego wyboru, więc nawet jeżeli się okaże, że będzie faktycznie full, to będę po prostu czekać w tym wrześniu i tyle, no nie mam innej opcji. Nie mam wyboru. Tutaj też widzę, że coś też jest i też było coś reception. Nie wiem, co to za budynek, zaraz wam pokażę. Ogólnie, o tak wygląda. Widzicie? Taki duży. Tam właśnie było reception. A za mną jest już szkoła i czekajcie, gdzieś tutaj był ten znaczek szkoły. A jest, tu za mną. Już wam pokażę, bo ja tu będę musiała iść po prawej stronie do recepcji właśnie. O tutaj, o tutaj jest nazwa szkoły, a ja idę tutaj do recepcji za tym vanem. Także lecę po dzieciaki, tutaj niech do mnie dołączają. Wchodzimy do środka i idę załatwiać sprawy, także trzymajcie kciuki, żeby wyszło pomyślnie. I hejo, hejo, byliśmy już w szkołach, a teraz jesteśmy, słuchajcie, na takim jedzonku. Mówiło do mnie z daleka, wygląda tak.
A ja uwielbiam takie peri-peri w ogóle, glilowane kurczaki. Także pogoda super, zaszliśmy do Chiamas, cokolwiek to znaczy, peri-peri chicken. Zamówiłam sobie takiego pita. Już wam pokażę w ogóle ceny. Restauracyjka wygląda, znaczy generalnie restauracyjka, to wygląda tak bar. Tak to wygląda, subco. Tutaj macie, czekajcie, zaraz wam pokażę. Jesteśmy tutaj przy staróweczce. Ta-da-da. I tutaj mamy... I tutaj proszę bardzo, cennik. Jak ktoś z okolic, to szczerze mówiąc polecam, bo kanapka wygląda naprawdę, ta pita fajnie. Kurczaka jest wcale nie mało, jest taki dość spory kawałek. Ceny są naprawdę super. Zobaczcie, już wam pokazuję. Tak wyglądają, to jest ta moja kanapeczka, kosztuje 3,99 za taką kanapkę. Ciut więcej niż, słuchajcie, w Subwayu, ale grillowany kurczak, to nie można porównywać. Także tak by to wyglądało, już wam pokazuję. Też mamy original half chicken za 6 pounds oraz jakieś tutaj whole chicken za 99. No, także... O, proszę bardzo, jeszcze te lody, moje dzieci lubią te chyba lody. O, 2,49 chyba, all desserts, pokaż jeszcze z tyłu. No, jestem właśnie z Oliwcią. Także wcinam kanapeczkę i odzywam się do was niebawem. Jak jesteście w trakcie posiłku, to smacznego. Co się cieszysz? O, lody, lody, lubimy lody. Lubimy takie lody? Yeah. A Gracjan oczywiście, nie wiem, ale... Albo w seksie, albo w Sports Directie, który mamy naprzeciwko tutaj. Fajnie jest. Fajnie jest? Fajnie jest? Pająk. Prawie jak w pomidora się bawimy. Fajnie jest? Pająk. Kochasz mamę? Pająk. No, także... Ale fajnie jest czy nie? Fajne miasteczko? Mhm. Ale powiedz tu, bo nie widać cię, zakrytą masz face'a. Tak, no także popijamy Pepsi, ja się biorę za jedzenie kanapeczki i odzywam się później. Hejo, hejo, oła, gdzie jest palą z krawężnika? No, idziemy brygadą. Ta-da! Wszyscy są, co za mną razem? Jest Tomasz, jest Klaudia, jest Klaudia. Klaudia machnij. Oli machnij. Oli nie chce machnąć, patrzcie, no świnka normalnie. Chłopaki. Machnij. Powiedzcie hejo. 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 Gracjan. O, Gracjan jak zwykle. Gracjan. Gracjan jak zwykle fisiuje. No, także co, my właśnie wyszliśmy z domu i zmierzamy, słuchajcie, gdzieś. Zmierzamy gdzieś, nie wiemy gdzie. Generalnie zdajemy się na Tomasza, ponieważ on jest naszym dzisiaj, naszą nawigacją. No. I idziemy, a pogodę mamy przepiękną. Jak widzicie, zresztą pogoda jest po prostu fantakurdystyczna. Naprawdę. Idziemy gdzieś do jakiegoś pubu, gdzie można usiąść, a obok jest coś tam dla dzieciów. No. Także tyle. Będzie rewelacja. Mówi, że będzie rewelacja. No, także... Ja się zmachałam. No, a ja się trochę przebrałam. Generalnie założyłam sobie spodnie rozdarte. Bluzkę z powrotem, tą co miałam wczoraj. No niestety nie wzięłam sobie nic z krótkim rękawem. Liczyłam, że będzie chłodno, zimno, wiecie co chodzi, a tu po prostu mamy pogodę naprawdę fantastyczną. Boże, ja myślałam, że to manekin. Ty weźcie się, ruszaj chłopie. No ruszę się. Nie, jak sobie się rusza. Myślałam, że to... Uwaga. O, mam wrażenie, że tu dzisiaj byliśmy. My byliśmy, słuchajcie, tu dzisiaj i byliśmy... No tak. O, koło Kosty. Byliście. No wiem, tylko już tu nie szliśmy. Tu już nie szliśmy, już tu on to już nie. Zaczepia mnie, właśnie, cały czas mnie zaczepia. O, buziak jeden. O, widzicie? A teraz to cię miałam na kamerze, teraz to ci się nie udało. Było widać rękę jak nic. Olive! Olive, twoja restauracja, twoim imieniem. Ła, tu idziemy? Nie. Oskar, Oskar, gdzie ty ciotkę prowadzisz? Może wam pokażę. Do parku? Nie, nie idziemy do parku. Idziemy do parku. Czekajcie, zaraz się przewrócę. Jeszcze wam pokażę tu jakieś cukierki. O, Buongiorno Cafe. Taste of Italy. Pokażę wam. O, takie. Co tu jeszcze jest? Sweet Shop. Patrzcie jaki ten. Ale bym potestowała takie. Takie bym słodycze potestowała jeszcze, no. No i tam idziemy gdzieś o tam. Tak gdzieś tam na koniec. W ogóle nic już nie widzę. Fajne, powiem wam, że fajnie, podoba mi się. O, Professional Nail Bar. I
tu się dzieje coś z paznokciami. No. Co tu jeszcze? Tu jakieś pizza kebabs tutaj. Pokażę wam tak trochę, bo generalnie to ja też to pierwszy raz teraz tutaj idę i widzę. Nie wiem generalnie jeszcze za bardzo gdzie idziemy. Tu jakiś car park. Też tam chyba jakiś domek. Jakiś... Tam też jest jakiś park? Tam jakiś park jest też? No tam jest ten park, co byliśmy. Aha, aha. Tylko tak z innej strony. Z innej mańki. Dobra, kumam. Tu jakiś Marcos Pizza, czyli jakieś same takie ciapapaki. Na najlepszy kebab. Tak, to tu? Ale to taki ciapakowy. Turecki. No. To mówię w faciofnie. O, ale co się uderzyło? Myślałam, że to jest upadek. Nie wiem czemu. O, tu jest mamy Ifsham Methodist Church. No, patrzcie jak pięknie, zaraz wam pokażę, to jest cudowne. Jezu, ja mogłabym tutaj stać, a najlepiej siedzieć, patrzcie. O, za mną teraz właśnie widać. Powiem wam, że super to wygląda. Czuderskie, takie katamarany, no, takie o fajne. I z drugiej strony też tak jakoś jest, tylko już tam mniej widać, bo ja jestem z drugiej strony, ale super. Naprawdę, powiem wam, że takie odstresowujące. Można byłoby tak siedzieć na tej ławeczce sobie tutaj i po prostu się chillować. Super. Tam sobie siedzą na kolasie i ciągną browary. No a ja właśnie tak się rozpędziłam i mówię, że można sobie tak usiąść fajnie na ławeczce i tak słyszałam na nich. Tylko, że już kary sypią. I pochillować, nie? Kiedyś można było legalnie, normalnie, a teraz każdy się wziął już sobie kary, no to kolasy przeginali, a to kolasy. Aha. A właśnie, dziewczyny, bo piszecie mi prywatnie, że chcecie filmik z Tomaszem. To teraz nie, teraz niestety, możecie niestety, pod nie, tym nie, nie. filmem, jak nie. będzie 30 łapek do góry. To nie będzie, tak, dobrze. To nagramy dla was filmik. A to wybierzemy nie będzie, jakiś, to znaczy, że nie będzie. Sami dobra. Wybierzemy, także jeżeli będzie 30 łapek do góry, to nagrywamy oby, wam. Oby było więcej, to wtedy nie. Bo jak nie, mniej, to tak. Jak będzie 30 i więcej, czyli musi być minimum 30. Jak będzie, to... To nagrywamy filmik. Będzie to jakiś tak, albo coś, albo jakiś boyfriend, tak zobaczymy. No, zobaczymy. Na razie nie tam. Na razie. Tomek nagra ze swoim boyfriendem. O Boże. No. A za nami oczywiście publiczna toaleta i pan zaczepialski. I boyfriend tak. I boyfriend tak. Gdzie ty dobra, poszłaś? No to ja też idę. No ja tu kiedyś byłam w toalecie. Pamiętam, no moje pierwsze wspomnienie. Jechaliśmy i po prostu stawaliśmy tutaj i właśnie wyskakiwaliśmy do toalety, to pamiętam. Ale wspomnienie? Czad. No i co? No i idziemy dalej. Także myślę, że odezwę się teraz już do was z miejsca docelowego. Ale jest super, naprawdę. Ale nam się pogoda trafiła, to za co by pogodziła generalnie? Cały tydzień. Tak, teraz? No, super. Naprawdę super, super. No, także co, my idziemy, ja odzywam się do was niebawem. Jeszcze wam tak pokażę. O, pizza, madras. Zaraz przywalę, słupek jakiś. Tu jakiś, nie wiem co. Kurde, ja tak będę patrzeć. Dobra, odzywam się do was całkiem niebawem.